Proszę. Zaczną programować dalej. No to wiadomo, że taka ciągła integracja ma
ma zaletę. No i następny etap to jest spuszczanie tych automatycznych testów. Na iOSie do tej pory doszedłem do takiego etapu, że potrafię automatyczne testy uruchamiać na symulatorze, natomiast nie ma problemu z budowaniem i podpisywaniem aplikacji na prawdziwe urządzenie. A ponieważ do tego systemu możemy włączyć skrypty shellowe, to możemy też gotową, zbudowaną aplikację razem z symbolami potrzebnymi do dekodowania crashlogów wysłać gdzieś na jakiś serwer z danym, na przykład automatycznie powiadomić mailem testerów. No i to chyba tyle. Czy są jakieś wady ciągu integracji? No bo zalety chyba są widoczne. No wady są takie, że trzeba ją wprowadzić. Spróbuję tutaj pokazać, że da się to zrobić w pół godziny. Wady, może to nie jest wada, może ciągła integracja w ogóle nie jest potrzebna. Może wiele projektów iOS-owych jest na przykład krótkich, gdzie klient nastawiony jest na szybki zwrot z inwestycji. Po prostu liczy na to, że w ciągu miesiąca, dwóch miesięcy zrobi jakąś gotową, prostą aplikację, której nigdy więcej nie będzie wracał i postara się zrobić na nie pieniądze i to będzie koniec życia tej aplikacji. Przy czym często klient może sam nie wiedzieć, może się mylić w takim podejściu, może się okazać, że będzie chciał coś więcej. Ale prędzej czy później pewnie napotkacie jakiś duży projekt, którego cykl życia będzie określony na lata, który wiadomo, że będziecie musieli utrzymywać. I rozpięcie nad nim takiego parasola ochronnego testów no, może was uratować w przyszłości. Myśmy szczerze mówiąc na początku mało robili testów automatycznych, bo do tej pory mało ich robimy. Testujemy głównie manualnie. Ale też wprowadzenie takiego systemu chyba promuje testy automatyczne. Mając infrastrukturę, która to robi, po prostu programista no, chętniej zacznie korzystać z tych testów. No i chyba przejdę do rzeczy, czyli po prostu pokażę, jak to się robi. Jak ktoś będzie znudzony, to zachęcam do wyjścia po kanapkę. No żeby nie utrudniać, dobrze, mamy Jenkinsa. Tego Jenkinsa sobie instalujemy. Żartuję. Zainstalowałem, co więcej, nagrałem do niego pluginy, dlatego że te pluginy muszą być pobrane z sieci, a tutaj może tak być, że oglądacie na przykład sobie w Full HD jakieś materiały na YouTube czy cokolwiek, ale robi się to tak. Zarządzaj dodatkami i tu mamy dodatki dostępne. To, co musimy zainstalować, to są dwa pluginy. Xcode plugin i GitHub plugin. One pobierają jakieś tam pluginy, które są zależne. W sumie 5 pluginów jest zainstalowanych. To jest wszystko, co zrobiłem do tej pory na tym komputerze, czyli cała reszta będzie od zera. To, co jeszcze mam, to jest projekt w GitHubie. Normalny, nie publiczny, tylko prywatny, czyli zabezpieczony. To jest taka aplikacja, teraz dodałem do niej labela, żeby wyświetlała mobilization. Ale oprócz tego, to ta aplikacja nie robi nic. To jest taki standardowy projekt, który powstaje po prostu, kiedy klikniesz nowy projekt. Pusty up delegate i to, co się wygenerowało automatycznie, to jest też target testowy. I tu mamy standardowe testy. No testy nie są jeszcze zaimplementowane. Jak taką aplikację uruchomimy? To ona się powinna zbudować i uruchomić. A z Xcode'a możemy też wybrać testowanie. No i build się udał, no a testowanie się nie powiodło. Fajnie. No to wrócimy do Jenkinsa i go skonfigurujemy. Najpierw jakaś taka globalna konfiguracja. Obawiam się, że może wystąpić też typowy efekt demo, zwłaszcza, że to wszystko zależy od połączeń sieciowych, no ale spróbujemy. Co tu mamy? No co tu góry? Global Properties. Git plugin. Username, ok. To prywatne e-mail. Dobrze. Nie wiem, czy to jest potrzebne. I jeszcze taka konfiguracja GitHub Webhook. Tu podajemy username i hasło. Od razu możemy zrobić test. To się powiodło. To jest taka minimalna konfiguracja na poziomie całego Jenkinsa. Teraz już będziemy tworzyć nowe zadanie. Freestyle Software Project. To oczywiście można zrobić na wiele sposobów, można używać różnych narzędzi, pewnie zamiast Jenkinsa czy zamiast GitHuba, ale myśmy po prostu opracowali na tą chwilę taki sposób, więc tego będziemy się trzymać. No to. To jest tak spolszczone, powiedziałbym, połowicznie. Wystarczająco.
ścieżkę GitHubową. Czemu muszę tu zaznaczać, że to jest bicie? O, fajnie. No i teraz muszę podać URL repozytorium. Straszne rzeczy, niestety mam błąd. Spróbuję ten błąd teraz odtworzyć, a konkretnie tą komendę uruchomić jako użytkownik Jenkins. Tu mam kilka tych okienek, któreś powinny być tym właściwym, kto to ja. No trzeba pierwszy raz kliknąć jest i później już będą przechodziły. Prawie tak, ale nie całkiem tak. Jeszcze jest taki problem, permission denied public key. Teraz musimy autoryzować Jenkinsa w GitHubie. Ten sam problem zobaczymy tu. On się trochę zmieni. Czy to jest, wystarczy, że wstawimy to, klikniemy gdzieś, on to przemyśli. No jest taki problem. Ok, żeby to zrobić, to jesteśmy użytkownikiem Jenkinsowym i wchodzimy do tego katalogu domowego. Przez SSH. Ale mam instrukcję. No i pora przejść do naszego repozytorium. Administracja. Klucze. To już jest, ale to jest z poprzedniej instalacji po prostu, nie? I wracamy do Jenkinsa. Co się stanie? I teraz piszemy to znowu. Great success. No to teraz tak. Jak skonfigurujemy to budowanie? No, można to skonfigurować w jakiś sposób automatycznie, żeby wykrywał po prostu zmiany na GitHubie, ale my zrobimy najprościej, jak się da nam to chwilę, czyli będziemy polować. Co minutę takim wzorem roundupowym będziemy odpytywać GitHuba, czy po prostu coś się zmieniło na serwerze. Jak się nic nie zmieniło, nie będzie widać, więc to nie jest jakaś ciężka operacja. No i dodajemy kolejny krok. Tutaj dzięki temu, że zainstalowaliśmy plugin, mamy taki krok Xcode. Jest sporo opcji konfiguracyjnych, w większości nie musimy się konfigurować. Na przykład to jest target, ale jak wybierzesz targetu, to zostaną zbudowane wszystkie. Clean build, ale może nie jest to potrzebne. To, co przydało się skonfigurować, to jest ścieżka WSDK. Najpierw spróbuję zbudować na prawdziwe urządzenie, dlatego to jest iPhone OS, a jest iPhone Simulator. Tu jest konfiguracja, release albo debug, to bez znaczenia, ten mamy skonfigurowany do konfiguracji debug. Można zaznaczyć budowanie IPA. Wtedy zbuduje się IPA i zbudują się symbole. No i trzeba było mieć ten keychain, w którym znajdują się nasze credentiale używane do podpisywania aplikacji. To jest standardowa ścieżka, która jest pod katalogu Jenkinsa i radziłbym korzystać z tej ścieżki, bo wczoraj spędziłem chyba pół godziny próbując użyć innej ścieżki. To będzie hasło do normalnego mojego keychaina. Na tą chwilę może to wszystko. Teraz zajmiemy się tym pękiem kluczy. Będąc moim normalnym użytkownikiem, mogę zadać jakieś takie pytanie. O, security default keychain i dostaję
nas interesuje. Musiałbym go skopiować tam, gdzie trzeba, ale w tym celu najpierw muszę otworzyć odpowiednie katalogi. Jako Jenkins. Zbudować. Solę. Build failed. To dlatego, że nie mamy jeszcze provisioning profile. To jest ostatnia rzecz, którą musimy zrobić. Miejmy nadzieję, aby build się powiódł. To też musi znaleźć w odpowiednim katalogu. Ten odpowiedni plik mam tutaj gdzieś na boczku przygotowany. No i tu się zaczyna efekt. Wyślij osobne e-maile do osób, które wprowadziły błąd.
Myślę, że przydatne. No ale... no jest ten problem, że jeszcze nie uruchomiliśmy testów automatycznych, bo tak jak mówiłem, nie potrafię, czy być może nie da się uruchomić na prawdziwym urządzeniu, więc spróbujemy zbudować teraz na symulator. Wobec tego zmieniamy SDK i prawdopodobnie to tyle. Build fail. Wydawałoby się, że to porażka, ale tak nie jest do końca. Tam dużo wcześniej skończył się build tego pierwszego targetu, czyli po prostu naszej aplikacji. A gdzieś tu w tych krzakach zaczął się build testów. O mniej więcej w tym miejscu, czy dokładnie w tym miejscu. A na koniec test został uruchomiony. I dostajemy błąd tych testów. Z metody testy example unit test are not yet implemented. No nie wiem, dla kompletności tego pokazu mógłbym teraz jeszcze zakomentować poprawione testy, które przechodzą i sprawdzić, czy faktycznie przechodzą. Możecie mi wierzyć albo nie, ale przechodzą. Jaki mamy czas? 15.40. Czy opłaca się taki system ciągu integracji postawić? Znaczy ja wiem, 20 minut nakładu pracy plus może jednak kilka dni wcześniej dewelopera, który to wszystko testował po to, żeby nie wchodzić po prostu w martwe uliczki i nie zaczynać jakichś niepotrzebnych problemów. A teraz jest to już gotowe i myślę, że mając taki komputer można wystawić to publicznie i stosować do wszystkich projektów w waszej firmie. I my chyba zaczniemy to robić. Chyba zaczniemy automatyzować te testy. Co i wam polecam. No dobrze. Było krótko, tak jak się spodziewałem, było krócej niż myślałem. Może dlatego, że robiłem to kilka razy, bo nieraz już było dłużej niż myślałem. Także teraz chyba pora na wasze pytania. A jeszcze zaznaczę, zanim zacznę się pytania. Ja jestem programistą i myślę, że może tak się zdarzyć, że was jako programistów spotka konieczność zainstalowania takiego systemu. Mimo, że nie jesteście ekspertami od ciągu integracji przez Jenkinsa i ja nie jestem ekspertem. No i to chyba tylko tyle chciałem powiedzieć, zanim zaczniecie zadawać pytania. Śmiało. Jeśli pytanie do Exploda, znaczy do tego narzędzia Exploda, można zainstalować to w innym systemie niż ASIS? Tak naprawdę nie wiem. Są oczywiście problemy, ale na Hackintoshach możesz robić, jeśli chcesz na serwerze na razie. Znaczy wiesz co, plugin to jest w jakimś formacie dźwiękowym, więc plugin pewnie byś zainstalował, ale co z samym Xcode'em? Nie wiem, nie ma chyba takiego. Ja mógłbym na to pytanie odpowiedzieć, bo jesteśmy jako projekt dalej. Śmiało. Jest możliwość dźwiękniejsze ustawienia maszyny, która jest masterem i slave'em. Jeżeli mamy serwer, który jest masterem i tam mamy tego głównego Jenkinsa, ustawiając na przykład na slave na już każdym roboczym komputerze, możemy korzystać z tego SDK, mimo że to się będzie buildowało na serwerze z wykorzystaniem tak jakby slave'a. Czyli to może być normalny serwer Microsoftowy. Okej, to zanim zadacie kolejne pytanie, to ja zadam jedno pytanie tam na końcu siedzi. A co z budowaniem na prawdziwe urządzenie, uruchomieniem testów na prawdziwym urządzeniu, Krzysiek? Nie. Więc wiem, że to się da zrobić. Czy wy robicie jakiś plugin, który specjalnie do... Tak, Bilbar przygotował już plugin. Znaczy to nie jest oficjalna informacja, ale mamy taki plugin, który można zainstalować w Jenkinsie i uruchamiać testy. On rozpoznaje automatycznie urządzenia połączone, iPhone i uruchamia też na tych telefonach. To jest bardzo ciekawa sprawa i jeszcze, ja tego jeszcze nie widziałem, ale wiem, że jest. Właśnie to jest możemy o tym rozmawiać, tak? Jeżeli to będzie płatna kwestia, płatna zła, tak? Więc to działa, jest w tej chwili demontowane wielu klientom za granicą. Ja tego jeszcze nie widziałem, ale to działa. Tak? Jeśli mogę coś wtrącić, to da się to zrobić na urządzeniu i mamy to już skonfigurowane u siebie. Jest darmowy plugin do czegoś takiego. Także... Nie wiem, co to jest. Łącznie z testowaniem interfejsu użytkownika. Zajmujemy ogólnie pojętą ciągłą integracją i sprzedajemy takie usługi ciągłej integracji i testowania pracy. Z tego też wynika, że jedną
To mówisz, że jest taki plugin? Łączy z systemem interfejsu, czyli podłączasz urządzenie, on ci przeklikuje normalnie, piszesz sobie scenariusz przeklikiwania po urządzeniu, po prostu widzisz, jak to lata. Albo na symulatorze tak samo można implementować wszystkie testy interfejsu, jakieś regresywne klikalności na batony, zostawić to sobie i to będzie lecieć. Okay. A jak się ten plugin nazywa? Jest plugin, który się nazywa Frank, jest plugin, który nazywa się Cukini. Cukini ma problemy z kompatybilnością z ASM6. Okej. To wyczerpujące. My też wydobywaliśmy własny plugin, tego jest na licencji open source, nazywa się Ameba. Generalnie robi jeszcze sporo rzeczy, ale też używamy do właśnie technicznie do odpalania wszelkich testów na urządzeniach, ale także do inicjowania projektów, żeby były podpisane odpowiednią wersją i żeby rozsyłało do osób zainteresowanych mailem, linkiem do instalacji, jakiejś dzięki instalacji do każdej z tych wersji. To ja jeszcze pytanie od razu. Czy właśnie jak mówiliśmy o systemach operacyjnych, czy ktoś odpalił to wszystko na czymś innym niż macOS? Tak, u nas częściowo na jakimś Macintoshu. Ale to nie jest delegalne. Nie, to jest legalne. To jest ciekawa kwestia, ale wydaje się, że zgodnie z prawem Unii Europejskiej, jak masz legalnie nabyty system i legalnie nabyty komputer, to nie mogą pokazać ci... Ale nie możesz nabyć systemu bez komputera. Dlaczego? Nie możesz. To nie jest legalne. Ale generalnie, tak jak kolega wcześniej mówił, jest dużo wygodniej, kiedy slajdy po prostu są na normalnych minimapach tam rozrzucanych. Te buildy trochę trwają niestety, no ale jak na razie nie są to wyrośnie. Kiedyś nabyłem system na płycie, może teraz się zmienimy czasy, może to jest tak, że ja po prostu muszę mieć Macintosha, żeby go nabyć, ale chyba mogę go użyć na innym komputerze legalnie. Według regulaminu, nie? Według regulaminu APLA, który jest może nieważny w Unii Europejskiej. No ale, no, ale to jest ciekawe, ten co zatrzymała, nie? Albo na ten drive. Na ten drive też jest sobie Mac, który jest na ten Mac. Ja nie wykluczam, że musisz mieć jakiegoś Maca, żeby robić system, a mając już ten system, być może możesz go gdzie indziej zainstalować. Okay, ja mam pytanie. To pytanie do wszystkich, bo my robiliśmy, ja robię w firmie z innymi integrację na TeamCity, z użyciem TeamCity i problem był taki, trzeba się deweloperować, bo Faster się tłumaczył, że ma problemy z testowaniem core data, rzeczy, z które core data używałem. Czy kiedyś napotkaliście jakiś problem z tym związany? Ja myślę, konkretnie z tego, przede wszystkim nie jest związany bezpośrednio z dźwiękicem, to normalne... Nie, nie, to mówię o, po prostu o budowaniu zdalnym, wykorzystaniu tam Maca Mini, który sobie gdzieś siedzi. Czy ktoś w ogóle wykorzystywał normalnie core data przy projektach, czy nie może być dużo przy testowaniu? Używamy core data w dużych projektach i działa. Jeden problem to nie przenośność na inne systemy, ale to może być problem, albo nie. Ale to normalne testy z wykorzystaniem core data wchodziły, tak? Normalnie się porobi. Nie wiesz, czy nie tam. Czy ktoś ma testy z core data? A ja mam pytanie, ilu z Was testuje aplikację? Ale mówimy o testowaniu automatycznym, nie? No bo wiadomo, że testy manualne są konieczne, a testy automatyczne i to się sprawdza. To co mówisz, przy klikalkach, czy w ogóle... No to używacie ich do każdej aplikacji, czy po prostu robicie same duże aplikacje? Czy macie tyle czasu, czy może to jest bez sensu pytanie, prawda? Ja rozumiem, że testy są po to, żeby skrócić ten czas, ale jeżeli robisz aplikację krótką, którą będziesz robił przez miesiąc, dobrze się znasz, być może nie zawsze potrzebujesz testów. Są przy pierwszej aplikacji, to się zawsze tak wydaje. Tak. Ono będzie szybciej, ale później jak robisz trzecią, czwartą otestowaną aplikację, to jest normalnie. To nie jest tak, że ci będzie dłużej. Ci krócej, bo nie będziesz musiał 10-10 razy tego samego testu. Masz dwa screeny, to nie problem. Robisz jakaś tam warstwę serwisów, coś tam, to już się zaczyna. No na pewno to chroni przed jakimiś tam błędami regresji, to w miejscach takich najmniej spodziewanych. Ja korzystałem z CI przy dużych projektach, nie tylko dla mobilnych. Tak naprawdę, jeżeli dla mnie piszesz więcej niż 4 klasy, to już jest to warto rozważyć w CI. Bo to po prostu bardzo szybko wyjdzie, że przy dobrych testach jednostkowych bardzo szybko wyłapiesz błędy, których tester nie wyłapie, jeżeli masz testera, albo sam ich nie wyłapiesz. No to nie ma sensu, to trzeba mieć dyskusję, czy w ogóle tworzyć testy, czy nie. No, tak. Warto...
Tylko jeszcze jedna osoba rzecz, testy integracyjne, znaczy Continuous Integration będzie tak dobra, jak dobre będziesz miał testy. Więc... Czyli mając dobrego, to dobra, jednocześnie tak. Masz dobre testy i dobry kod. Dokładnie. Masz słabego, dobrego pokazałeś kod, sam... i słaby kod, i słabe testy. No, to jest... no dokładnie, to wszystko to nie ma tutaj cudów. Tak, musisz mieć dobre testy, to wtedy będziesz miał dobre CI. Koniec dyskusji, bo ona trzeba zdać.